Stało się. Zawieszono Premier League, Serie A, La Ligę, Ligue 1 i Bundesligę oraz naszą ukochaną Ekstraklasę. Myślę, że wszyscy wiemy, co obecnie dzieje się na świecie, a ja już nic nie powiem wam nowego o koronawirusie. Ale dziś chciałabym wam przedstawić 5 sposobów na piłkarskie spędzenie kwarantanny. Także zaczynajmy! Najmniej będzie nam brakowało meczów piłkarskich, jeśli sami będziemy je rozgrywać na komputerze. Czy to w FIFA, czy w PESA, czy inną grę piłkarską. Możemy grać online, z rodzicami, z rodzeństwem. Pamiętajcie, emocje są gwarantowane. A jeśli nie jesteście pasjonatami gier komputerowych i wolicie bardziej tradycyjne sposoby spędzania czasu, to polecam nadrobić zaległości w piłkarskich lekturach, biografiach czy historiach klubów. Ostatnio czytałam na przykład autobiografię Francesco Tottiego, bardzo ciekawa, polecam. A jeśli lubicie wspominać stare, dobre czasy, bo kiedyś to było, to możecie łatwo znaleźć na YouTubie czy innych stronach internetowych powtórki starych meczów i możecie analizować grę swojej ulubionej drużyny lub niekoniecznie ulubionej, ale tak, właśnie oglądam mecz, jak widzicie, Krakowi z Zagłębiem Lubin. A teraz sposób dla tych, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu. Pamiętajcie, że zawsze możecie ćwiczyć swoje piłkarskie umiejętności w domu. Uważajcie przy tym na wszystkie wazony, pateny czy inne szklane rzeczy i możemy na przykład robić taki slalom między butami. I teraz już ostatni, chyba jeden z najlepszych sposobów. Jeśli macie chwilę czasu, to włączcie na YouTubie Dziewczyny o futbolu. Czekają tam na was ciekawe produkcje i też będą już niedługo coraz nowsze i coraz lepsze, mam nadzieję, równie ciekawe. Także zasubskrybujcie kanał, żeby nic nie przegapić, włączcie dzwoneczek, udostępnijcie filmik znajomym, którzy też są fanami piłki nożnej i do zobaczenia już niedługo. Pamiętajcie, zostańcie w domu i bądźcie odpowiedzialni. Do zobaczenia niedługo, trzymajcie się zdrowo. Cześć i piona!